dawno, dawno temu, w czasach, kiedy człowiek nie znał jeszcze pisma, kiedy ziemia była płaska, a wiedza na temat świata była znikoma, żyli ludzie, którzy wiedli dzikie życie. Ich zachowanie było nieprzewidywalne, pozbawione jakiegokolwiek sensu. Ruchy i gesty mieli chaotyczne. Ich jedynym celem było to, aby przeżyć każdego dnia. Człowiek odkrył pismo. Przyczyniło się to do przyspieszenia jego edukacji, postępu oraz zdobywania wiedzy. Dzięki edukacji i studiowaniu książką człowiek zaczął tworzyć wynalazki. Pojawiło się systematyczne myślenie oraz zachowanie, a gesty stały się przewidywalne. Yeah.
momencie rozwoju człowiek zadumany w sobie uwierzył w to, że jest władcą świata. Było to zgubne i destrukcyjne myślenie, które prowadziło jedynie do sporów i konfliktów. Po wszystkich wydarzeniach człowiek oprzytomniał. Zobaczył, ile zła uczynił. Analizując książki, zobaczył, że już podobne rzeczy działy się w przeszłości. Postanowił jeszcze bardziej wnikliwie analizować książki i przeszłość, aby uniknąć tego, co najgorsze. Dopiero teraz docenił, jak ważna jest edukacja i jaką siłę oraz wartość ma wiedza ukryta w książkach i dziełach całej ludzkości. Człowiek postanowił naprawić świat i uświadamiać ludzi w tym, że analizowanie przeszłości pozwala